Witajcie, z tej strony Piotrek. Dzisiaj nietypowo znajdujemy się pod Warszawą na Zegrzu. Jesteśmy w tym momencie z Radkiem Witulskim, który siedzi za kamerą. Cześć Radku. Siema. Witam Was w moim piątym wideoblogu. Dzisiaj będzie krótko, bo chcę Wam powiedzieć o czymś, w co, jak się okazuje, nie do końca wierzycie. Chcę opowiedzieć Wam o naszych czapeczkach. Czapeczkach Rybomani. Są one dostępne obecnie w trzech kolorach. Zielonym, niebieskim oraz czerwonym. Tą, którą mam na sobie, to jest czapeczka, jak widzicie, żółta, ale to jest biały kruk. Tych czapeczek było zrobionych 5. Jeśli Wam się takie czapeczki spodobają w tym kolorze, być może zrobimy więcej. Ale co najważniejsze i w co nie wierzycie? Nie wierzycie w to, że te czapeczki mają bilety na Rybomanię. I uważajcie, tak dokładnie jest. Gdzie te bilety są? Zobaczcie. Macie czapeczkę, która wygląda w ten sposób, a tutaj za rantami tej czapeczki znajdują się metki. Na jednej metce mamy rok 2017, na drugiej metce rok 2016. Te metki wystarczy, że pokażecie w kasie, musicie pójść z czapeczką. Jeśli pokażecie czapeczkę w kasie, te metki zostaną odcięte i wejdziecie za darmo na Rybomanię. Szukajcie naszych czapek w dobrych sklepach wędkarskich. Polecam, naprawdę warto. A do tego są one bardzo szczęśliwe, także jak je kupicie, to z całą pewnością będziecie mieli jeszcze lepsze wyniki wędkarskie. A, tu może trochę przesadzam, ale chodźcie w naszych czapkach, bo są naprawdę całkiem fajne. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wideoblogu.